serdecznie na kanale sklepu AgroPro. Dzisiaj zaprezentuję Państwu cianik jednoosiowy, hybrydowy, z silnikiem diesla, 12-konnym, o pojemności 456 cm sześciennych. Jak można zauważyć, ma ręczny rozruch, jak i elektryczny. Dodatkowo, silnik jest wyposażony w dekompresor, ma napęd na dwa pasy. Można do niego dołożyć również trzeci pas, aby na przykład zamontować kosiarkę rotacyjną. Przejdźmy dalej do kół. Posiada koła w rozmiarze 6x12. Tutaj można zauważyć cztery śruby, które trzeba poluzować i wtedy można zmienić sobie rozstaw kół na taki, jaki nam odpowiada. Kolejnym atutem tego ciągnika będzie skrzynka na najpotrzebniejsze jakieś klucze, dokumenty. Jak można zauważyć, ciągnik posiada bardzo solidne dyferencjały. Oraz 8-biegową skrzynię biegów z podziałem na szybkie i wolne biegi. Posiada 6 biegów do przodu oraz 2 biegi wstecz. Tutaj posiadamy rączkę. Aktualnie jest ona na hamulcu ustawiona. Zaprezentuję, że ciągnik nawet nie drgnie. W tej pozycji rączka jest na stopie, a w tej jest na sprzęgle. Jak można zauważyć, ta rączka odpowiada za nóżkę. Przejdźmy dalej. Tutaj, jak możemy zauważyć, ten korek służy do zalewania oleju silnikowego. Ta śrubka służy do zlewania oleju silnikowego. Teraz tutaj. Tutaj pod tym dekielkiem można zauważyć, że tutaj zalewamy olej przekładniowy. A żeby go zlać, trzeba się schylić tutaj i tą śrubeczkę odkręcić. Dodatkowo, żeby sprawdzić stan poziomu oleju przekładniowego, widzimy tą śrubkę, odkręcamy podczas zalewania. Jeżeli zacznie nam wyciekać, wiadomo, że trzeba zakręcić i że już jest gotowy. A teraz przejdziemy jeszcze do tyłu z powrotem. Tutaj można zauważyć taki pręcik. Na ten pręcik można podłączyć pługi obrotowe, pługi do orki, przyczepki oraz wiele innych. W następnych materiałach pokażemy Państwu, co się kryje pod tą pokrywą. Bo odkręcając te cztery śruby, można założyć glebogryzarkę aktywną. A teraz przejdziemy do odpalania. No. A więc tak, aby odpalić, pierwszy upewniamy, żeby było na luzie. Następnie dodajemy gazu. Można nasmarować na sucho, dopóki nam nie poczujemy oporu. Następnie naciskamy kompresor.
sklepu znajdującego się w Alvernii na ulicy Osiedla Chemików 18A.